W 1910 roku Japonia dokonała inwazji na Koreę. Japończycy brutalnie zwalczali wszelkie przejawy koreańskiej tożsamości. Okupacyjna propaganda głosiła hasła wyższości Japończyków nad Koreańczykami. Miliony Koreańczyków zapędzono do niewolniczej pracy. Do domów publicznych wysłano tysiące koreańskich kobiet. Ten film jest poświęcony ich pamięci. Utracona pamięć, koreańskie niewolnice seksualne. Nie chcę do tego wracać. To nie ma żadnego sensu. Ciężko mi o tym mówić. To bolesna przeszłość, o której wolałabym nie pamiętać. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Pobudka śpiochu. Robi się późno. Powinniśmy wracać. Nigdy się nie bałam chodzić po nocy, ale wszystko się zmieniło, odkąd pojawili się żołnierze. Nie ma powodów do obaw. Mama mówi, że musimy się pogodzić z obecnością żołnierzy, ale oni kiedyś stąd wyjadą. Do jutra, Sęhi. Nie chcę, żeby mi się przytrafiło coś złego. Nie zapomnij zapłacić wujkowi. Bardzo przepraszam. Jak masz na imię? Nie ma powodów do niepokoju. Będziecie mieli tyle dziewcząt, ile zechcecie. Musicie tylko nam dobrze zapłacić. Mamusiu, gdzieś się podziewała? Spójrz, mamo. O co chodzi? Ochotnicza Armia Kobiet. Wszystkie dziewczęta od 14 do 25 roku życia stawią się przy miejskiej studni. Rządzili nami Japończycy.
Byli panami naszego życia i śmierci. Musieliśmy się uczyć japońskiego. Mój ojciec był nauczycielem, ale mimo to nie pozwolił, żebym chodziła do szkoły. Ryż był wówczas bardzo drogi. Ojciec poszedł na targ. W tym czasie matka sprzedała trochę ryżu. Zapisała mnie do pierwszej klasy i kupiła mi książki. Pięć dni po rozpoczęciu szkoły ojciec wpadł do klasy. Zaczął na mnie krzyczeć. Po co ci szkoła prowadzona przez tych japońskich palantów? Jak im się później odwdzięczysz? Wlókł mnie za włosy na oczach całej klasy. To było upokarzające. Przestałam przychodzić na lekcje. Nie skończyłam szkoły podstawowej. Chciałam iść na studia. Ludzie mówili, że jestem zdolna. Również ładnie śpiewałam. Często myślę o mojej wiosce. Przypominam sobie rodziców i chce mi się płakać. W 1931 roku Japończycy dokonali inwazji na Mandżurię. W następnych latach kontynuowali podboje w Azji. Fanatyczna i brutalna japońska armia siała postrach na całym kontynencie. Żołnierze japońscy, gotowi w każdej chwili oddać życie za cesarza i państwo, nie mieli sobie równych w Azji. Ich ideałem była honorowa śmierć. Każdy marzył o tym, aby oddać życie za cesarza. Wstąpiłem do wojska na ochotnika. W ten sposób stałem się prawdziwym mężczyzną. Każdy dwudziestolatek musiał przejść badania lekarskie. Jeśli ich wynik był pomyślny, szedł na wojnę. Ukończyłem Akademię Medyczną GK w 1941 roku. Lekarze, w odróżnieniu od zwykłych żołnierzy, nosili szlify oficerskie.
Byłem oficerem, a zatem osobą blisko związanym z cesarzem. Szkoła była obowiązkowa. Musisz kochać kraj i poświęcić życie dla cesarza. Tak nas uczono przez 6 lat. Walcząc na wojnie, postępowałem słusznie. Byłem o tym przekonany. Japonia chciała się stać największą potęgą w Azji. Chińczycy i Koreańczycy mieli służyć rasie japońskich panów. Życie zyskuje sens, kiedy składamy je w ofierze cesarzowi i państwu. Naszej rasie przyświeca jedna idea. Idea, która zjednoczy Ziemię i Wszechświat. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Japońscy okupanci, śniąc o potędze, dopuszczali się grabieży, gwałtów i wszelkich możliwych zbrodni. Im dłużej trwała wojna, tym częściej dochodziło do aktów przemocy w stosunku do ludności cywilnej. Zabijaj kobiety, mężczyzn i dzieci. Tak nas uczono. Zabijaliśmy kobiety, aby nie rodziły dzieci. Zabijaliśmy dzieci, by nie mogły się zbuntować wobec naszej władzy. Podpaliłem słomę, która była na podwórzu, i wrzuciłem ją do pomieszczenia. Spała tam kobieta z dzieckiem. Gdy pokój stanął w płomieniach, zatrzasnąłem drzwi. Chińczyków było 2. Związano ich i zasłonięto im oczy. Strażnik więzienny zastrzelił 2. Zachowywałem się jak zwierzę. Nic mnie nie obchodziło. Nie miałem żadnych hamulców. Wraz ze starszym kolegą szukaliśmy kobiety, którą moglibyśmy zgwałcić. Weszliśmy do domu. Zobaczyliśmy kobietę z dzieckiem na ręku. Zabrałem jej dziecko. Mój towarzysz rzucił się na kobietę, ale ona się opierała, głośno krzycząc. Żołnierz wpadł w furię. Chwycił ją za włosy i wywlekł z pokoju. Kazał mi złapać ją za nogi. Rzuciliśmy kobietę do studni. Wtedy chłopczyk zaczął krzyczeć: mamo, mamo. Dwukrotnie okrążył studnię. Poszedł do domu i po chwili wrócił z krzesłem. Miał około 4 lat. Przystawił krzesło do studni, wszedł na nie i wskoczył do środka, krzycząc: mamo. Nie chciałem, żeby się męczyli, więc do studni wrzuciłem granat. Po chwili usłyszałem huk eksplozji.
Liczba przestępstw popełnianych przez japońską armię była zatrważająca. Okres ich największego nasilenia przypadł na zimę roku 1937 i 1938. Wojska japońskie przypuściły szturm na Pekin. W trakcie tak zwanej rzezi nankińskiej japońscy żołnierze wymordowali dziesiątki tysięcy cywilów. Zbrodnie japońskie nie ograniczały się do wymordowania cywilnej ludności Nankinu. Po mieście grasowały oddziały japońskiej armii, które torturowały i gwałciły miejscowe kobiety. Podobne praktyki, choć już wcześniej, rozpowszechnione w japońskiej armii nigdy nie przybrały tak masowej skali. Japońskie władze zdawały sobie sprawę, że muszą położyć kres szerzącemu się bandytyzmowi. Były szczególnie zaniepokojone wielką liczbą gwałtów, których dopuszczali się żołnierze. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wielu żołnierzy nabawiło się w tym czasie chorób wenerycznych. Choroby weneryczne były częstą przypadłością japońskich oficerów. To jeden z poważniejszych problemów, które nękały japońskie wojsko. Żołnierze chorowali na rzeżączkę i syfilis. Niektórzy wymagali hospitalizacji. Władze chciały ukrócić przestępczy proceder i ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się chorób wenerycznych. W tym celu zorganizowały sieć domów publicznych, które miały zaspokajać potrzeby seksualne frontowych żołnierzy. Japońskie domy publiczne zwano eufemistycznie domami rozrywki. Celem władz japońskich było powstrzymanie epidemii chorób wenerycznych w armii. Epidemia wywołała fala gwałtów, których dopuszczali się żołnierze. Armia dbała o seksualne potrzeby żołnierzy. W ten sposób władze walczyły z plagą gwałtów i podnosiły morale wojska. As well as to boost the morale of the soldiers. W 1932 roku, wkrótce po zajęciu Szanghaju, japońskie dowództwo rozpoczęło organizowanie sieci domów rozrywki. Po rzezi nankińskiej w 1937 roku działania te zintensyfikowano. W tym samym czasie prowadzono wzmożoną rekrutację prostytutek. W nowo tworzonych domach publicznych zatrudnienie znalazły prostytutki japońskie. Wraz z kolejnymi podbojami zapotrzebowanie na usługi seksualne stale rosło. Prostytutki sprowadzano z Japonii. Wkrótce okazało się jednak, że Japonki nie są w stanie obsłużyć wszystkich żołnierzy. Rozpoczęto rekrutację dziewczyn innych narodowości, Chinek, Filipinek, a nawet Holenderek. Dziewczęta, które pracowały w domach publicznych, pochodziły z krajów okupowanych, trafiały tam wbrew swojej woli. Większość dziewcząt pochodziła z Korei, która była w tym czasie japońską kolonią. Japończycy oferowali możliwość studiowania lub pracy zarobkowej. Zdarzały się też przypadki uprowadzeń. Dokonywali ich zarówno Japończycy, jak i Koreańczycy. Pod koniec lat 30. wraz z podbojami japońskiej armii liczba kobiet pracujących w domach publicznych gwałtownie wzrosła. Wojsko stosowało coraz bardziej brutalne metody rekrutacji. Uprowadzenia młodych dziewcząt były na porządku dziennym. Dotyczyło to wszystkich klas społecznych.
Zostałam uprowadzona. Wszystkie dziewczęta od 14 do 25 roku życia stawią się przy miejskiej studni. Mamy pracować w fabryce. Mojej rodzinie brakuje pieniędzy. Nie wiem, co robić. Nie podoba mi się to. Wracam do domu. Miałam 12 lub 13 lat. W pobliżu mojego domu mieszkał pewien człowiek. Zapytał mnie kiedyś, czy nie chciałabym się uczyć. Gdyby mój ojciec dowiedział się, że chodzę na lekcje, odparłam, byłby na mnie zły. Wówczas obiecał, że nic nie powie ojcu. Chciałbym się z nim spotkała w pobliskim miasteczku. Któregoś wieczora pojechałam tam. Siedział w niewielkiej ciężarówce. Poprosił, żebym do niego podeszła. Nie bałam się. Był w końcu moim sąsiadem. Kiedy wsiadłam do samochodu, on z niego wysiadł. Nie powiedział ani słowa. Zawieziono mnie do Busan. Stawianie oporu było bezcelowe. Pomocy, pomocy. Któregoś dnia przyszedł do nas naczelnik wioski. Akurat rozmawiałam z ojcem. Powiedział: Park Sewon, ktoś szuka pana córki. I wyszedł. Po chwili wrócił i kazał mi wyjść. Przed domem czekała niewielka, zniszczona ciężarówka. Podszedł do mnie jakiś żołnierz. Chwycił mnie za rękę i zaczął ciągnąć w stronę samochodu. Krzyczałam: co robisz? Ale on mnie nie rozumiał. Ja jego również nie. Zamknął mnie w samochodzie. Pojechaliśmy do Seulu. Wróciłam do domu, ale moich rodziców tam nie zastałam. Wtedy po mnie przyszli. To byli dwaj żołnierze. W samochodzie czekało kilka osób, które wcześniej zatrzymali. Po drodze zgarnęli kilka dziewczyn. Wszystkie miały 18 lub 19 lat. Było nas około 15 dziewczyn. Tworzyłyśmy drugą grupę zatrzymanych. Nikt nie chciał nam powiedzieć, dlaczego nas zabrali. Kobiety traktowano jak własność armii. Niekiedy przywożono je na miejsce jeszcze przed przybyciem żołnierzy. Trafiłam wraz z piątką dziewcząt na dworzec kolejowy w Seulu. Był straszny tłok. Nie wiedziałam, z jakiego powodu zgromadzono tam tyle dziewczyn. Niektórym towarzyszyli rodzice. Wszyscy płakali. Kazali nam wsiadać do pociągu. To ty? Sęki? Oj, wychodzić. Szybciej.
Zaokrętowano mnie na statek, który płynął do Rabaul. Oprócz dziewcząt byli tam również żołnierze. Kilka tysięcy żołnierzy. Poznałam prawdę wkrótce po przyjeździe. Straciłam kontakt z rodzicami i rodzeństwem. Dlaczego mnie zabrali? Marzyły mi się studia, ale w końcu mogłam z nich zrezygnować. Nie wiedziałam, co robić. Byłam przekonana, że dostanę pracę w przędzalni jedwabiu. Nie chciałam w ten sposób zarabiać na życie. Nie przypuszczałam, że znajdę się w takim miejscu. Poznałam prawdę wkrótce po przyjeździe. Zostałam zgwałcona. Wtedy zrozumiałam, po co mnie sprowadzili. Byłam młodą dziewczyną. Moja pochwa miała niewielkie rozmiary. Spuchła i bardzo krwawiła. Chodzenie sprawiało mi ból. Krzyczano na nas, gdy zbyt wiele czasu poświęcałyśmy jednemu klientowi. Czasem walili w drzwi, kiedy nie dostali tego, czego chcieli. Trzeba było im usługiwać i spać z nimi. Rano szeregowi żołnierze, po południu podoficerowie. Między 7 a 8 wieczorem oficerowie. Około 10 wieczorem pojawiali się oficerowie dowodzący. Ci pozostawali do rana. Lista klientów była długa. Co chwila ktoś przychodził i wychodził. To były prawdziwe bydlaki. Uprawiałam seks z 8-9 mężczyznami dziennie. To przekraczało moje fizyczne możliwości. Dziewczyny zatrudnione w domach rozrywki miały dziennie 5, 10, a niekiedy nawet 15 klientów. Taka była norma. Któregoś dnia obsłużyłam 50 mężczyzn. Rozpalali swoje miecze i cechowali nas nimi. Przymierałyśmy głodem. Wyglądałyśmy bardzo mizernie. Twarze nam pożółkły. Japońscy żołnierze okazali nam wyjątkowo mało serca. Nie wiem, jak udało mi się przeżyć. Wciąż tego nie rozumiem. Cena 1 jen 50 centów. Kiedy zaczynają pracę? Ponoć dziś wieczorem. Mam specjalną przepustkę. Zaklepałem pierwsze miejsce w kolejce. Hej, siostrzyczko, nie masz ochoty się zabawić? Jestem pierwszy. Mój mąż wiele przeżył. Możesz zostawić nas samych?
Wyjdź, proszę. Nie chcę o tym mówić w obecności żony. Od chwili, gdy wstąpiłem do armii, nakłaniano mnie, bym odwiedzał domy rozrywki. Miejsce sprawiało okropne wrażenie. Było brudno. W końcu jednak zacząłem tam przychodzić z własnej woli. Żołnierze nie mieli gdzie spędzać wolnego czasu, dlatego odwiedzali domy rozrywki. Klientów nigdy nie brakowało. Ilekroć tam przychodziłem, nie mogłem dostać się do środka. Często w kolejce oczekiwało 5-10 klientów. Chodzili tam wszyscy. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy tam byłem. Dom rozrywki odwiedziłem 7-8 razy. Byłem tam tylko 2 razy. Radziłem sobie w inny sposób. Wychodziło mi taniej. Nikt nie wiedział, ile życia mu jeszcze pozostało. Staraliśmy się wykorzystać każdą okazję do zabawy. Wszyscy myśleli podobnie. Na jednostkę złożoną z 1000 żołnierzy przypadał jeden dom rozrywki. Pracowały tam głównie Koreanki. Dom rozrywki to w rzeczywistości 5 lub 6 budynków. W każdym mieszkało 5-6 kobiet. W niedzielę przychodziło od 300 do 500 żołnierzy. Pracowało wtedy tylko 5, może 6 kobiet. O samopoczucie batalionu dba jedynie 13 kobiet? Najważniejszym pomieszczeniem w budynku był korytarz. Na podłodze leżały koce. Koce zwisały również z sufitu, tworząc rodzaj przepierzenia między prowizorycznymi pokojami. W budynku była również poczekalnia. Klient płacił 1,5 jena i dostawał bilet. Przy wejściu znajdowało się biuro, w którym sprzedawano bilety. Żołnierze oddawali mi je potem, a ja następnego dnia rano odnosiłam je do biura. Wszystkie pieniądze zgarniał ich szef. Nie wiedziałyśmy, że te pieniądze należały do nas. Byłyśmy przekonane, że musimy je oddać przełożonym. Nikt nigdy nie płacił nam za tę pracę. Klient otrzymywał bilet. Informowano go wówczas, do którego pokoju dostał przydział. Kiedy przychodziła jego kolej, wywoływano go po nazwisku. Wołano nas i wtedy szłyśmy do pokoju.
Tak wyglądała organizacja pracy. Na drzwiach wypisano imiona dziewczyn, na przykład Shizuko, Umiko i Hanako. To była informacja dla żołnierzy. Seks uprawialiśmy w jednym z pokojów. Po zakończeniu zamykałam drzwi na klucz. Godzina na jednego żołnierza. Taka była zasada. Ściągaliśmy spodnie. Kobieta po odbytym stosunku nawet nie wycierała spermy. Jeden skończył, wchodził następny. Po chwili wywoływano kolejnego klienta. Kobieta leżała na kanapie. Żołnierz uwijał się zwykle w 2-3 minuty. Nie miałem współczucia dla kobiet, które tam pracowały. Każdy przy wejściu otrzymywał 2 prezerwatywy. Dostawaliśmy również maść. Wpierw się nią smarowaliśmy, potem nakładaliśmy 2 prezerwatywy. Prezerwatywy były nieszczelne. Aby się o tym przekonać, wystarczyło napełnić je wodą. Zachęcano nas, byśmy stosowali prezerwatywy, co miało nas ustrzec przed zachorowaniem na rzeżączkę. Jednym z objawów tej choroby jest wyciek ropny z penisa. Prezerwatyw nigdy nie brakowało, ale niektórzy żołnierze nie chcieli ich używać. Takim klientom odmawiałyśmy seksu. Wówczas stawałyśmy się obiektem agresji z ich strony. Bito nas i kopano. Często dochodziło do awantur. Smarujesz się maścią i zakładasz 2 prezerwatywy. Czy jesteś w stanie coś poczuć? Czy w takich warunkach można odczuwać jakąkolwiek przyjemność? Dlatego też wszyscy rezygnowali z zabezpieczeń. Dziewczyny raz w tygodniu przechodziły badania lekarskie. Jeśli nie wykryto u nich choroby wenerycznej, mogły pracować dalej. Osoba zakażona traciła prawo wykonywania zawodu. Taka była zasada. Byłam zbyt młoda, żeby uprawiać seks. Bolały mnie genitalia. Lekarz zaaplikował mi jakąś maść i dał pigułki. Każda z nas miała identyfikator. Lekarz odwrócił mój identyfikator i nakazał odpoczynek. Kiedy się o tym dowiedzieli, zaczęli drwić. Odpoczynek, odpoczynek. Wciąż się z niej naśmiewali. To było wyjątkowo ohydne. Badałem stan węzłów chłonnych i cewki moczowej. Za pomocą wziernika badałem również pochwę. Zbytnio się na tym nie znałem. Nie byłem specjalistą w zakresie chorób wenerycznych. Płaciliśmy, ściągaliśmy spodnie i przystępowaliśmy do dzieła. Żołd wystarczał zaledwie na 2 wizyty w miesiącu. Mieliśmy większe potrzeby, więc niekiedy musieliśmy uciekać się do planu awaryjnego. Żołnierze, którzy odwiedzali domy rozrywki, byli częściej od pozostałych sprawcami gwałtów. To, co tam dostawali, im nie wystarczało. Władze, tworząc domy rozrywki, zmierzały do ograniczenia fali gwałtów. Jednak ich działania doprowadziły do wręcz przeciwnych skutków. Szliśmy do wioski, gdzie kobiet mieliśmy pod dostatkiem. Wybieraliśmy ofiarę i ją gwałciliśmy. Było nas 2 lub 3. Nie musieliśmy za nic płacić. Przedsięwzięcie nie wiązało się z żadnymi kosztami. Usłyszałam o tym przez radio.
Czy można było uciec? To nie wchodziło w grę. Wychodziłyśmy na miasto pod eskortą. Zawsze ktoś nam towarzyszył. Nie znałam dróg. Za próbę ucieczki mogliby mnie zabić. Miałam do wyboru życie albo śmierć. Ucieczka nie wchodziła w rachubę. Nie mogły uciec. Zresztą, dokąd miałyby pójść? Szybko by je złapano. Po 3,5 roku pobytu w niewoli zorganizowałyśmy ucieczkę. Statek, którym wypłynęłyśmy, zatonął po tygodniu podróży. Uratowali nas i odesłali w to samo miejsce. Przeżyło jedynie 15 dziewczyn. Ta 15 pozostała kolejne 3,5 roku. Nie mogłam nawet popełnić samobójstwa. Nie było wyboru. Nie pozwolono nam nawet umrzeć. Byłam przekonana, że pozostanę tam na zawsze i że już nigdy nie zobaczę rodziców. Kobiety te były zmuszane do świadczenia usług seksualnych na rzecz japońskich żołnierzy. Zwykle pracowały około 2 lat, choć rekordzistki spędziły w japońskich ośrodkach 8 lat. Często przenoszono je z miejsca na miejsce. Kobiety podejmowały nieudane próby ucieczki lub próbowały popełnić samobójstwo. Mijały lata. Nic nie zapowiadało, że gehenna kobiet wkrótce dobiegnie końca. Ich rozpaczliwe położenie mogło ulec zmianie jedynie po zakończeniu działań wojennych. Wolność przyszła nagle i niespodziewanie. To wydarzenie odbije się głośnym echem na całym świecie. Zrzuciliśmy bombę atomową na bazę wojskową w Hiroszimie. Nie zawahamy się przed kolejnym atakiem. Naszym celem jest całkowite zwycięstwo. Usłyszałam o tym przez radio. Właśnie skończyła się wojna. Koleżanka z pracy zaproponowała mi, żebyśmy wracały razem. Znała drogi, wiedziała, jak się stąd wydostać. Wyruszyłyśmy o świcie. W styczniu wróciłam do domu. Matka rozpłakała się na mój widok. Co się z tobą działo? Pytała. Rodzina była przekonana, że nie żyje. Opowiadanie im o tym, co przeżyłam, nie miało sensu. Jest mi po prostu wstyd. Czuję pustkę. Dlaczego urodziłam się kobietą? Dlaczego mnie to spotkało? Te pytania wciąż nie dają mi spokoju. Czy po powrocie do domu rozmawiała pani z ojcem? Nie. Czy mówiła pani o tym mężowi? Nigdy. Nie byłam w stanie o tym mówić. Nie odczuwałam takiej potrzeby. Rozmowa przyniosłaby tylko ból. Było mi wstyd. Nie chciałam opowiadać rodzinie. Nie chciałam ich ranić.
Moja matka nigdy się nie dowiedziała, co mnie spotkało. Koreanki nie chciały mówić o swoim dramacie. Przez następne 50 lat same zmagały się z traumatyczną przeszłością. W drugiej połowie XX wieku Japonia i Korea Południowa osiągnęły status potęgi politycznej i gospodarczej. Koreańczycy zaczęli interesować się tragicznymi wydarzeniami sprzed ponad pół wieku. Kim Hak-sun była pierwszą kobietą, która publicznie przyznała, że zmuszono ją do pracy w domu publicznym. Milczałam przez 50 lat. Wystąpienie Kim zachęciło inne kobiety do podobnych zwierzeń. W całej Korei organizowana jest pomoc dla kobiet, ofiar japońskiej przemocy. W 1992 roku mnisi buddyjscy rozpoczęli akcję pomocy poszkodowanym kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dwaj mnisi, Hae-jin i Eul-chu, obecny dyrektor ośrodka, wynajęli niewielki dom w Seulu. Był przeznaczony dla ubogich, samotnych kobiet, które w czasie wojny były zmuszane przez Japończyków do prostytucji. Ośrodek rozpoczął działalność w grudniu 1992 roku. W 1995 roku ofiarowano nam kawałek ziemi. Wybudowaliśmy wtedy dom, który służy nam do tej pory. Dom pomocy jest położony o godzinę jazdy od centrum Seulu. Otrzymuje wsparcie finansowe od rządu i prywatnych organizacji. Całą instytucją zarządza niewielka grupa oddanych wolontariuszy. Dom pomocy to także miejsce solidarności i pamięci o tragicznych losach koreańskich kobiet. Pierwsze kobiety zamieszkały tu w 1995 roku. Kobiety mają zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną i psychologiczną. Mieszkam tu od zeszłego roku. Wcześniej często chorowałam. Byłam w złym stanie psychicznym i fizycznym. W ośrodku są pielęgniarki. Któregoś razu zawiozły mnie do szpitala. Kobiety cierpią na bóle głowy spowodowane niedokrwieniem lub uszkodzeniem kręgów szyjnych. Są schorowane, niedożywione i znerwicowane. Stresowane.
Mam kłopoty z nogami i cukrzycę. Często miewam ataki migreny. Mimo to wciąż uprawiam ogródek. Trudno mi się schylać, więc nie mogę dobrze ubić ziemi. Wszystko mnie boli, ale wciąż żyję. Miałam długie życie. Kobiety te, zanim ktokolwiek dowiedział się o ich tragicznym losie, prowadziły bardzo nędzną egzystencję. Zostały okaleczone zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wszystkie kobiety mają poważną traumę. Trauma trwa już 60 lat. Wciąż śnią mi się koszmary. Za każdym razem to samo. Japońscy żołnierze znęcają się nade mną. Śni mi się, że walczę z Japończykami. Potem żołnierze gdzieś mnie wloką. Budzę się cała roztrzęsiona. To, co mi się śni, jest przerażające. Dom pomocy organizował w celach terapeutycznych warsztaty malarskie dla kobiet. Było to 7-8 lat temu. Nasze pensjonariuszki były wówczas na tyle sprawne fizycznie, że mogły malować. Poprzez malarstwo wyrażały swoje najgłębiej skrywane odczucia i emocje. Japończycy powinni uznać swoją winę. Należy się nam pełne odszkodowanie. Japończycy nigdy nie przyznali, że to oni odpowiadają za nieszczęścia tych kobiet. Wyrazili jedynie ubolewanie z powodu incydentów, które zdarzyły się podczas wojny. Stanowisko Japonii jest nie do przyjęcia. Kobiety chcą, aby kraj ten wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to, co je spotkało i wypłacił im odszkodowanie. Co środę w południe kobiety demonstrują przed japońską ambasadą w Seulu. Japonia nie uznaje swojej odpowiedzialności za te zbrodnie. Dlatego kobiety urządzają demonstrację. Od 1991 roku zorganizowano ponad 700 demonstracji. Demonstracje mają ważne znaczenie moralne. Nie sądzę jednak, by skłoniły japoński rząd do zmiany stanowiska. Japończycy wykazują się wyjątkową arogancją. Nie chcą przyznać się do popełnionych przez siebie zbrodni i nigdy za nie nie przeprosili. W japońskich podręcznikach nie pisze się prawdy. W przyszłym roku minie 60 lat od zakończenia wojny. Skoro nie chcą nas przeprosić, niech nam zwrócą młodość. Japończycy zabrali nam młodość, ukradli ją. Japończycy nie mają przyzwoitości. Moim zdaniem to kłamstwa. Kobiety miały ciężkie życie i chcą się teraz poskarżyć. Nie sądzę, by Japonia miała za co przepraszać. Chcesz, żebym cię przeprosił? Odszkodowanie im się nie należy.
Nie ma przekonywujących dowodów na to, że kobiety zostały uprowadzone przez policję. Nic takiego, logicznie rzecz biorąc, nie mogło się wydarzyć. Z punktu widzenia prawa nie można mówić o uprowadzeniu. W procederze pozyskiwania kobiet brało udział wiele osób. Z jednej strony były kobiety i ich rodziny, z drugiej wojsko. Pomiędzy nimi działał łańcuch pośredników i handlarzy. Handlarze kupowali kobiety od pośredników, a ci płacili za nie rodzinom. Kobiety zawierały z handlarzami umowę o pracę. Największą grupę zatrudnionych w domach rozrywki stanowiły Koreanki. Trudno podać dokładną ich liczbę. Według szacunkowych danych było ich od 80 do 200 tysięcy. Zgodnie z danymi ONZ było ich około 200 tysięcy. Od 50 do 200 tysięcy. Od 100 do 200 tysięcy. 200 tysięcy kobiet zamknięto w domach publicznych. Załóżmy, że szacunki są prawdziwe. Oznaczałoby to, że uprowadzono i zmuszono do prostytucji dziesiątki tysięcy Koreanek. Powinni znaleźć się świadkowie tego procederu. Tymczasem nie ma nikogo, kto mógłby potwierdzić, że rzeczywiście tak było. Nie ma żadnych świadków, ani Japończyków, ani Koreańczyków. Jedyne zeznania pochodzą od kobiet. Zeznania tysięcy kobiet nie wnoszą niczego nowego do sprawy. Wystarczyłoby świadectwo dwóch, trzech osób, potwierdzone zeznaniami wiarygodnych świadków. Mam poważne wątpliwości, czy wersja wydarzeń, którą podają te kobiety, jest zgodna z prawdą. Sąd rozstrzyga wątpliwości w trakcie procesu sądowego, opierając się na zeznaniach świadków. Czy to, co mówią te kobiety, jest prawdą? Nie wierzę. Moim zdaniem to kłamstwa. Rząd japoński wciąż odmawia uznania roszczeń kobiet, które w czasie wojny zostały wywiezione do domów publicznych. Japończycy zapewniają, nie, my tego nie zrobiliśmy. Kiedy w obliczu faktów nie mogą już dłużej zaprzeczać swojej odpowiedzialności, wówczas mówią, i tak nie dostaniecie od nas żadnych pieniędzy. Na mocy traktatów z 52 i 65 roku zrzekliście się praw do wszelkich odszkodowań. Po wojnie Japonia i Korea podpisały traktat, który normalizował stosunki między obydwoma krajami. Japończycy twierdzą, że traktat zabezpiecza ich przed roszczeniami wysuwanymi przez obywateli Korei. W czasie, gdy podpisywano traktat z San Francisco, Stany Zjednoczone i inne kraje alianckie wyraziły zgodę na kasację wszelkich zobowiązań Japonii wobec obywateli innych państw. Takie stanowisko popierały Stany Zjednoczone. Japończycy i Amerykanie, kierując się względami ekonomicznymi, wywierali presję na Koreę Południową, aby unormowała swoje stosunki z Japonią. Te naciski były źle przyjmowane przez społeczeństwo Korei, które domagało się od Japonii rekompensaty za przestępstwa popełnione podczas wojny. Stosunki między obydwoma krajami ulegały jednak stopniowej normalizacji, co w głównej mierze wynikało z japońskich dążeń do wejścia na rynek koreański. Japończycy mówili, podpiszmy traktat i skoncentrujmy się na przyszłości. Koreańczycy zrzekali się wszelkich praw do odszkodowań. Takie były postanowienia traktatu zawartego między rządami Japonii i Korei.
Kiedy w 1965 roku podpisywano traktat, nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zbrodni popełnionych przez Japończyków. Japończycy wywieźli do domów publicznych 200 tysięcy Koreanek. W obliczu tych faktów wcześniejsze ustalenia nie mają większego znaczenia. Przekaz władz japońskich skierowany do tych kobiet jest jasny. Zamknijcie się i przestańcie zawracać nam głowę. Ubolewamy z powodu tego, co się stało, ale żadna rekompensata wam się nie należy. Zapomnijmy o przeszłości. Powinniśmy postępować tak, jakby jej nie było. To słowa prezydenta Korei. Dokładnie to samo mówił japoński premier. Nie chcemy jałmużny. Roszczenia ofiar ma zaspokoić fundusz na rzecz kobiet Azji. Ta prywatna organizacja została powołana do istnienia przez byłego premiera Japonii Tomiciego Murayamę. Rząd Japonii postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom pokrzywdzonych kobiet. Jednak rząd nie może bezpośrednio zaspokoić roszczeń obywateli innych krajów, gdyż byłoby to sprzeczne z postanowieniami traktatu z San Francisco i układów dwustronnych zawartych przez Japonię. Dlatego utworzyliśmy organizację, której zadaniem jest moralne zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone tym kobietom. Pieniądze pochodzą od prywatnych ofiarodawców. Każda osoba pokrzywdzona otrzyma 2 miliony jenów. Zostanie również objęta rządowym programem opieki zdrowotnej i socjalnej. Ponadto premier Japonii wystosował do kobiet list z przeprosinami. Prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie przeprosił za to, że w czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone internowały Amerykanów japońskiego pochodzenia. Była też uchwała Kongresu i rekompensata za poniesione krzywdy. Japonia nigdy nie zdobyła się na podobny gest. Środki pochodzące z prywatnego funduszu nie mogą być formą zadośćuczynienia. Większość pokrzywdzonych kobiet nie zgadza się na takie postawienie sprawy. Fundusz na rzecz kobiet Azji jest zniewagą. Nie chcemy jałmużny. Niektóre poszkodowane kobiety nie godzą się na formę rekompensaty zaproponowaną przez Japonię. Odmowa jest spowodowana postawą rządu japońskiego, który nie chce uznać odpowiedzialności Japonii za zbrodnie popełnione w czasie wojny. Część kobiet przyjęła rekompensatę, inne wciąż się na nią nie godzą. W takich warunkach trudno znaleźć dobre rozwiązanie. Kobiety nie zamierzają składać broni, szukają sprawiedliwości przed amerykańskim sądem. Przepraszam, kto mówi? Mam jechać do Stanów Zjednoczonych? Do Los Angeles? Do Waszyngtonu. W porządku. Waszyngton. Domy rozrywki powstawały również na wyspie Guam, która obecnie należy do Stanów Zjednoczonych, oraz na Filipinach, ówczesnej kolonii amerykańskiej. Zgodnie z obowiązującą zasadą prawną, całe terytorium danego państwa podlega jego jurysdykcji. Domy rozrywki działały na terytorium Stanów Zjednoczonych, a zatem podlegają jurysdykcji amerykańskich sądów. Wraz z władzami amerykańskimi poszukujemy sposobów pomocy poszkodowanym kobietom. Podczas wojny potraktowano je w wyjątkowo okrutny i barbarzyński sposób. Wielu kongresmenów wyraża zainteresowanie tą sprawą. Dzięki naszej inicjatywie Kongres podjął dwie uchwały. W ten sposób o sprawie dowie się cały świat. Wysyłamy czytelny sygnał. Nie będziemy tolerować takiego postępowania. Nasza kancelaria reprezentuje grupę kobiet w sprawie przeciw japońskiemu rządowi. We wrześniu 2000 roku wnieśliśmy powództwo w imieniu 15 kobiet z Korei, Tajwanu i Filipin.
Po raz pierwszy w historii amerykański sąd rozpatrywał sprawę przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych przez wojsko. I po raz pierwszy w historii pozwanym był japoński rząd. Rząd Japonii prowadził działalność, która nie powinna być przedmiotem jego zainteresowań. Rząd nie może zajmować się stręczycielstwem. Taki jest sens naszej argumentacji. Nikt nie może zaprzeczyć, że doszło do takich wydarzeń. Wciąż żyją świadkowie, którzy w każdej chwili mogą złożyć zeznania. Stany Zjednoczone utrzymywały od początku, że ustawa o ograniczeniu jurysdykcji nie odnosi się do wydarzeń II wojny światowej i że kwestie te regulują powojenne traktaty. Amerykanie chcieli położyć kres fali powojennych roszczeń. Zapomnijmy o tym, co było, mówili. Zdaniem rządu Stanów Zjednoczonych sąd powinien oddalić powództwo. Uznanie prawa do orzecznictwa w tej sprawie miałoby bowiem negatywny wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Po 5 latach powództwo zostało oddalone. Przy życiu pozostało niewielu świadków wydarzeń. Na proces wydali mnóstwo pieniędzy. Mogli je przekazać potrzebującym kobietom lub przeznaczyć je na ONZ-owski program walki z handlem kobietami. Koreańczycy tracą cierpliwość. Nienawidzą Japończyków. Nienawidzą japońskiego rządu. Odszkodowania dla koreańskich kobiet nie są jedynym źródłem napięć w stosunkach między Koreą Południową i Japonią. W tysiącletniej historii wzajemnych kontaktów nie brakuje spraw trudnych i budzących kontrowersje. Japonia i Korea spierają się o podręczniki szkolne i nazewnictwo geograficzne. Oba państwa zgłaszają pretensje terytorialne do kilku wysp. Premier Japonii oddał hołd japońskim dowódcom z okresu II wojny światowej. Wywołało to oburzenie Koreańczyków i Chińczyków. Koreański prezydent mówił o historycznych zaszłościach w relacjach koreańsko-japońskich. Noh Moo-hun zwrócił się do Japończyków z żądaniem przeprosin i wypłaty odszkodowań. Przyjrzyjcie się faktom i nas przeproście. Japonia powinna przyznać się do błędów i wypłacić wszystkim poszkodowanym zadośćuczynienie. Te sprawy są do załatwienia. Były premier Japonii Koizumi składa wizytę w Muzeum Kolonializmu w Seulu. W okresie kolonialnym mieszkańcy wielu krajów zaznali krzywd ze strony Japończyków. Przyjmijcie moje wyrazy ubolewania. Chciałbym z całego serca przeprosić za to, co się wówczas wydarzyło. Premierzy Japonii przepraszali nas już wielokrotnie. Są to prywatne wypowiedzi polityków, które nic nie znaczą. Nas interesują wyłącznie oficjalne przeprosiny dokonane w imieniu państwa japońskiego. Niemcy organizują obchody ku czci ofiar nazizmu, budują muzea i przeznaczają fundusze na programy badawcze dotyczące zagłady Żydów. Przeprosili za swoje zbrodnie i próbują wyciągnąć wnioski na przyszłość. W przypadku Japonii nie ma o tym mowy. Kraj ten ignoruje żądania ofiar, a jego arogancka postawa uniemożliwia pojednanie między narodami. Ruch należy do Japończyków. Przede wszystkim muszą mnie przeprosić. Jednak samo słowo przepraszam, zdaniem poszkodowanych kobiet, nie wystarczy.
Chciałbym przeprosić za zło, które wyrządziłem. Robiłem bardzo złe rzeczy. Skrzywdziłem wielu niewinnych ludzi. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Nie mogę mówić o tym wszystkim, nie zastanawiając się nad własnym postępowaniem. Wojna była wyjątkowo okrutna. Kiedy czytam o domach rozrywki i kobietach, które tam maltretowano, nie mogę powstrzymać łez. Dlaczego postanowiłem opowiedzieć o tym, co robiłem? Chcę przestrzec młodych ludzi, by nigdy nie postępowali w podobny sposób. Rząd japoński zachowuje się nieodpowiedzialnie. Nigdy nie przeprosił za zbrodnie, których dopuściła się armia. Nie przyznał nawet, że zbrodnie takie się zdarzyły. Kupowałem seks za pieniądze. Dziś nie mam wątpliwości, że był to zwykły gwałt. Wciąż o tym myślę. Zostanie to we mnie do końca życia. Dowody jednoznacznie wskazują na bezpośredni udział armii w tworzeniu domów rozrywki. Władze Japonii nigdy tego nie przyznały. Wykazują całkowitą bezduszność wobec kobiet, które zgodziły się zaświadczyć o swojej gehennie. Czasu na pojednanie pozostaje coraz mniej. Nie powinnaś jeszcze umierać. Dlaczego to zrobiłaś? Leci mi krew z nosa. Być może koreańskie kobiety powinny zrezygnować z dalszej walki. Być może powinny starać się zapomnieć o swoim tragicznym losie. W ich oczach wciąż można jednak dostrzec wiarę i nadzieję. Ich determinacja i siła wykracza poza zwykłe ludzkie doświadczenie. Wciąż trwają na posterunku. Wciąż prowadzą walkę o prawdę i godność. Po naszej śmierci będą mogli zaprzeczać niewygodnym faktom, ale my wciąż żyjemy. Wszystkim należy się zadośćuczynienie, i tym, co żyją, i tym, co umarli. Przebaczę im tylko wówczas, gdy nas przeproszą. Wyłączcie kamerę. Mam już dosyć gadania.
Poświęcono pamięci kobiet, które zmuszano do pracy w domach publicznych. Tell me that you love me so. If this be our last night, tell me that you'll wait for me. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Jan Grzegorz Brochocki. Czytał Ireneusz Machnicki. Tell me that this war will stay away from your front door. Tell me it's not your love that I'll be fighting for. Oh, when the world turns, turns, turns on its daughters, turns, turns like it's a fault, turns, turns on us all, us. Oh, when the world turns, turns, turns on its daughters, turns, turns like it's a fault, turns, turns on.